Witam Was serdecznie na kanale Gazetki Sklepowe. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś wyjątkowego. Najnowsze promocje w Netto. Chodźcie ze mną. Opowiem Wam o mojej wyprawie do sklepu i niesamowitych okazjach, które na mnie czekały. A przy okazji spotkałem starego przyjaciela, co dodało tej wyprawie jeszcze więcej radości. Był piękny, ciepły dzień, kiedy postanowiłem wybrać się do Netto, aby sprawdzić najnowsze promocje. Już na wejściu przywitał mnie zapach świeżego pieczywa. Uwielbiam ten aromat, który zawsze budzi we mnie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy z mamą chodziliśmy na zakupy. Przeszedłem przez dział pieczywa, a moje oczy od razu przyciągnęły pyszne, chrupiące bułeczki, idealne na śniadanie. Pomyślałem i wrzuciłem kilka do koszyka. Następnie skierowałem się do działu nabiałowego, gdzie czekały na mnie różnorodne sery. Wybrałem kilka, które nadadzą się na wieczorną przekąskę. Idąc dalej, natknąłem się na stoisko z wędlinami. Uwielbiam przygotowywać kanapki z różnych rodzajów wędlin, więc nie mogłem przejść obok obojętnie. Wybrałem kilka plasterków szynki i salami, które zawsze smakują wybornie. Nagle, kątem oka, dostrzegłem znajomą postać. Był to mój stary przyjaciel Marek, z którym nie widziałem się od lat. Z wielką radością podeszliśmy do siebie i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że również przyszedł do Netto skorzystać z promocji. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się, wspominając dawne czasy i dzieląc się zakupowymi planami. Razem poszliśmy do działu z napojami, gdzie wybrałem kilka butelek ulubionego soku. Marek polecił mi również kilka nowych produktów, które sam chciałby próbować. Na koniec naszej wyprawy udaliśmy się jeszcze do stoiska z przekąskami. Zabraliśmy kilka paczek chipsów i orzeszków. Tak więc zakupy dla mnie w Netto okazały się nie tylko okazją do zaopatrzenia w pyszne produkty, ale również do spotkania starego znajomego przyjaciela. To był naprawdę udany dzień. Mam nadzieję, że te promocje w Netto również Wam przypadną do gustu i być może kogoś spotkacie ze swoich starych znajomych, tak jak ja w swojej opowieści. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co ciekawego spotkało Was podczas zakupu w Netto i najbardziej Was zainteresowało. A moim starym zwyczajem zachęcam Was, aby zasubskrybować nasz kanał Gazetki Sklepowe i być na bieżąco z najnowszymi promocjami i ofertami. Życzę Wam udanych zakupów i miłego dnia. I być może do spotkania w Netto.